Tak jak słyszeliście już na początku, że każdy mówił, że was kocha. Niesamowite. Zobaczcie, młodzi ludzie nie znają, a mówią, że kochają. A skąd ta miłość jest? Tylko z góry, od Pana. A ja wam muszę też coś bardzo ważnego powiedzieć. Także ci, którzy są słabi, słabego serca, to niech lepiej zatrzymają się ławki. Będzie to bardzo coś mocnego, słuchajcie. Muszę wam to powiedzieć, że was kocham bardzo. Moje serce jest właśnie blisko tutaj was, tego miejsca. Tak blisko, że zobaczcie, postanowiliśmy z moją żoną modląc się tyle czasu, że się przeprowadzamy do Wisły. Bóg jest wielki, naprawdę. Mieliśmy tyle możliwości i tak dalej, ale modliliśmy się i jednak nam to miejsce Pan pokazał, że tu mamy być. Także jestem rozradowany i cieszę się, że mogę być z wami. I przez ten tydzień, który tutaj byliśmy, słuchajcie, w tych miejscach zobaczyłem Bożą obecność, zobaczyłem Bożą miłość, Bożą chwałę. Słuchajcie, byliśmy w domach pomocy społecznej. Między innymi wczoraj byliśmy w Ustroniu, na Słonecznej. Boże, jaki to był czas. Jak te babcie, ci dziadkowie, jak śpiewali z nami, wielbili Pana, jak się modliliśmy o nich. Słuchajcie, to było uwielbienie, naprawdę. Tam wielbiliśmy Pana całym sercem. Byliśmy w Cieszynie w dwóch domach pomocy społecznej. Słuchajcie, gdzie ludzie w jednym są niepełnosprawni umysłowo. Ale słuchajcie, oni razem z nami śpiewali, wielbili Boga. To Bóg sobie ze wszystkiego odbiera chwałę. Słuchajcie, i w tym właśnie wszystkim objawia się miłość. I tak jak śpiewaliśmy tutaj na początku o miłości, wiecie co, i bardzo cieszę się i raduję, że tak śpiewamy o miłości, że kochamy i tak dalej. Ale kiedy tak naprawdę ta miłość jest w naszym sercu i życiu? Kiedy ona jest? Czy jest ta miłość, kiedy na przykład zachorujemy i wszystko się wali? Czy naprawdę mówimy, Panie Jezu, kocham Ciebie całym sercem? Bo tak jak śpiewaliśmy na koniec tą pieśń, żebym choćbym wszystko pozyskał, a Chrystusa bym stracił. I wiecie, tak jest, że ludzie jak pozyskują wszystko, odwracają się od Chrystusa. Pisałem teraz z jedną siostrą. Słuchajcie, naprawdę utalentowana. Pan ją tak błogosławił. Dostała pracę. I w tej pracy szef powiedział jej, że Kościół Zielonoświątkowy to jest sekta. I ona pod wpływem tego, wiecie co zrobiła? Powiedziała, że ona nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem Zielonoświątkowym. I mi to napisała. Ja mówię do niej, nie możesz odwracać się od Chrystusa i od Kościoła. To jest niewłaściwe. Świat jest dla ciebie ważniejszy niż Jezus i Kościół. Ona pisze, że ona od Jezusa się nie odwróciła, ale ona już w sekcie nie chce być. Dziwne, bo od dziecka wychowywana w rodzinie chrześcijańskiej. Ale wiecie co? Gdzie była ta miłość? Czy ona kiedyś mówiła, że kocha Chrystusa, śpiewała pieśni? Gdzie tam jest miłość? Co się z nią stało? Zobaczcie, jak świat łatwo zabiera nam miłość. Chrystus dokładny model miłości nam okazał, kiedy co?
kiedy był na ziemi, kiedy był bity, maltretowany, wyszydzany, kiedy go prowadzono na krzyż, Chrystus okazał model miłości. Pokazał, jak trzeba kochać ludzi. Bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, mamy kochać Chrystusa i go naśladować, i kochać ludzi. Kiedy zawisł na krzyżu, powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I wszystko to uczynił z miłości do nas. Zobaczcie. I teraz my, kiedy my mówimy, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, czy nie powinniśmy mieć takiej samej miłości, jaką miał Chrystus? Nie powinniśmy mieć tej miłości? Fajnie się kocha, jeżeli ktoś kocha mnie. Fajnie. Ale matki najlepiej o tym wiedzą, jak trzeba kochać. Słuchajcie. Kiedy siedziałem w więzieniu, był człowiek, który był pedofilem, skrzywdził masę dzieci. Cały świat, wszyscy się od niego odwrócili. Ale wiecie co? Staruszka, jego matka, przychodziła do niego na widzenia, przynosiła mu paczki. Ja pamiętam, jak go głaskała po głowie, synku, i tam mu tłumaczyła, coś mu mówiła. Słuchajcie, i ja wtedy nie rozumiałem tego, ale dzisiaj wiem, co to znaczy miłość. Co to znaczy miłość? Kiedy twoje dziecko stanie się narkomanem, wiecie, ojciec to łatwo znosi, odetnie, ciach i koniec, nie? Ale matka, serce, ona bez względu na to, co się dzieje, kocha te swoje dziecko. I teraz zobaczcie, jaką miłością ukochał nas Jezus. Jaka to jest potężna miłość. I czy my nie powinniśmy czynić tego samego? Czy nie powinniśmy naśladować Chrystusa? Kiedy się objawia miłość? Wtedy, kiedy mówimy ludziom prawdę. Bo jak ty nie mówisz człowiekowi prawdy, to nie jest miłość. Bo tak sobie myślimy, aj, lepiej mu nie powiedzieć, bo może coś się stać. Nie. Właśnie wtedy, kiedy mu powiesz prawdę, że jak się nie upamięta, nie odwróci od grzechu, to umrze. To jest miłość. Tak mówił Jezus do faryzeuszy, do ludzi. Zobaczcie. Kiedy młody człowiek przyszedł do Pana Jezusa, słuchajcie, i mówi, co mam zrobić, aby stać się twoim uczniem. A co Pan Jezus powiedział? No musisz przestrzegać przykazań. On mówi, od dzieciństwa to już robię. Ja wszystko to od dzieciństwa. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko i naśladuj mnie. A co on zrobił? Alleluja, Panie Jezu, już wszystko sprzedaję, idę za tobą. Nie, zasmucił się. I to bardzo się zasmucił. I odszedł zasmucony. Zobaczcie. To nie tak ma wyglądać chrześcijaństwo. Dzisiaj, kiedy widzimy w całym świecie, widzimy w naszym kraju, ile przychodzi zwiedzenia, kłamstwa, obłudy, ilu fałszywych nauczycieli. Wiecie, jak ludzie przychodzą i mówią, raz nawrócony, zbawiony. Skąd te kłamstwa? Jak my musimy być ostrożni, jak my musimy trzymać się Słowa Bożego i naśladować Chrystusa, bo kiedy Go naśladujemy, to nikt nie jest w stanie nas zwieść. Miłość Jezusa objawi nam prawdę. Miłość Chrystusa nam objawi prawdę. Ciężko się mówi, wiecie, naszym bliskim o czymś, co jest złe. Na przykład w moim domu ja wiele rzeczy mówiłem mojej żonie. Napominałem ją, mówiłem, że to jest niewłaściwe, że tak nie trzeba, że trzeba inaczej. Ciężko jest przyjąć, ale przychodzi ktoś obcy i mówi to samo, co ja, i od razu przyjmuje. No nie, no ludzie, ręce opadają człowiekowi. Była u nas taka siostra w zborze i miała dziecko, znaczy ma, już teraz jest starsze to dziecko, i ten dzieciak, no taki niesforny, podchodził, bił kogoś, kopał, ją wyzywał. Taki bardzo, no, niegrzeczny. I wszyscy zwracali uwagę. A ona obrażona, co się wtrącacie do mojego życia, ja wiem, jak mam wychowywać dziecko i to. I wszyscy obrażała się. Pastor już w ogóle nawet nic nie mówi, no bo co? Powie i znowu powie, że nie będzie przychodzić do zboru, to już lepiej niech przychodzi, nic nie mówić. Aż pojechała na wczasy. Pojechała na wczasy i tam na plaży, wiecie, leży sobie. No i ten dzieciak. I tak dokazywał ten dzieciak, że po prostu tragedia. Podchodzi do niej facet, mówi, proszę panią,
nie może pani tak z tym dzieckiem postępować. No jak pani sobie pozwala, żeby on panią bił, wyzywał, to żeby dzieci zaczepiał. Jak to dziecko w ogóle jest prowadzone? Nie może pani pozwolić na to, bo kiedyś pani zbierze tego owoce. I dopiero kobieta się upamiętała. Przyjechała i stanęła przed zborem i mówi, że chciała wszystkich przeprosić, bo musiała jechać na wczasy, żeby ktoś jej powiedział prawdę. A przez tyle czasu ludzie jej mówili, ona nie słuchała w ogóle. Zobaczcie, i na tym to polega. I Pan Jezus też do nas, zobaczcie, mówi. Mówi do nas, dziecko, upamiętaj się, odwróć się od tego. Idź za mną, a w tobie, a w twoim życiu i w twojej rodzinie będzie się szczęściło. Będziesz szczęśliwy, radosny, słuchajcie, będziesz błogosławiony. Ale my nie chcemy tego słuchać. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłości, ku miłej wonności. Proste słowa. Czy one są skomplikowane? No chyba prościej już nie mógł powiedzieć apostoł. Proste słowa, słuchajcie. Jak mamy to odbierać do swojego życia? Wiecie jak? Tak jak Szymon w Ewangelii Mateusza w 9, odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on stał i poszedł za nim. Proste słowa, zobaczcie. I okazanie miłości, posłuszeństwa. Kto z rodziców nie lubi, jak jego dziecko jest posłuszne? Jest taki rodzic tutaj? Ja to lubię, jak moje dziecko szaleje, wiecie, wylewa na przykład herbatę, nie ścieli łóżka, wszystko, bałagan w pokoju. Tak uwielbiam, jak moje dziecko tak robi. Przecież nie ma takiego rodzica. Rodzic lubi, aby było poukładane, czyściutko, aby dziecko było zdyscyplinowane, porządne, aby było, że tak powiem, kulturalne. Każdy rodzic marzy o tym. I Bóg do nas mówi, abyśmy wzięli, słuchajcie, krzyż i go naśladowali. Naśladowali Chrystusa w miłości. Ja kiedy, słuchajcie, moi kochani, wiecie, że przesiedziałem wiele lat w więzieniu, bardzo wiele lat przesiedziałem w więzieniu. I w więzieniu nie jest łatwo być naśladowcą Chrystusa, dlatego że tam cię prześladują, bo jesteś inny. Naprawdę. Tam przechodzisz prawdziwe prześladowania. Tam nawet, słuchajcie, chcą cię zabić. Nienawidzą ciebie za to, że mówisz o Jezusie. Tak jest w więzieniu. I nie jest łatwo. I doświadczyłem wszelkich prześladowań. Widziałem na własne oczy, jak chodziliśmy po spacerze, jak rzucali w nas słoikami, przeklinali. Straszne rzeczy się działy. Było nas 5 osób. Na drugi dzień zostało nas tylko 2. 3 osoby powiedziały, Gepard, ja już nie dam rady. Ja nie jestem jeszcze gotowy. Okej, rozumiem. Ale przecież my mamy zaprzeć się samego siebie. Mamy naśladować Chrystusa. To jak? Kiedy? W którym momencie? Jeden brat do mnie mówi, że bracie, niedługo idę na emeryturę i całym sercem idę za Jezusem, będę go naśladował. Okej. Minęły 4 lata, jak jest na emeryturze i jak było, tak było, nawet jest gorzej. Nie naśladuję Jezusa. Chcemy czekać do emerytury? Ile z niej skorzystamy? Z tego, co wiem, że jak ludzie idą na emeryturę, to szybko umierają. A u Pana Boga nie ma emerytury. Nie ma, naprawdę. Tam nie ma emerytury. Tam na cały etat. Idziesz do końca. Moja siostra nie odzywała się ze mną 17 lat. I kiedy wreszcie, po wielu trudach, słuchajcie, nawiązałem z nią kontakt, z moją siostrą, napisałem im, kim jestem i jak wygląda dzisiaj moje życie,
Ona mi odpisała, że nie chce mieć ze mną nic wspólnego. I napisała do mnie, że wolałaby, żebym był tym, kim byłem, niż tym, kim jestem. Okej, drzwi się zamknęły. Koniec. Ale kiedy wyszedłem na wolność i miałem w sercu, żeby pojednać się z moją siostrą. I któregoś razu, kiedy byliśmy we Wrocławiu, mówię do mojej żony, tak bym chciał zobaczyć moją siostrę. Ona mówi, nic prostszego. Jedziemy i staniemy przed drzwiami i ją zobaczysz. Ja mówię, dziewczę, ona drzwi nie otworzy. Jak staniemy, jak otworzy, to nie zamknie. Dobrze. Posłuchałem mojej żony, warto słuchać żony. Posłuchałem i rzeczywiście tak się stało. Stanęliśmy, słuchajcie, ona jak wryta i nie zamknęła mi drzwi. Zaprosiła nas do środka. Bardzo długo rozmawialiśmy. Moja żona wyszła ze szwagrem na dwór i opowiadała mu Ewangelię, że ja mógł zostać siostrą i po prostu, żebyśmy mogli porozmawiać i sobie o wszystkim powiedzieć. I kiedy ja zostałem ze siostrą, słuchajcie, ja ją przepraszałem, pokutowałem przed nią. Ona przede mną. Przeprosiliśmy się i było super. Bardzo dobrze. Przyjeżdżaliśmy do nich, oni do nas. I słuchajcie, nawet już myślałem, że jest niedaleko od tego, aby się nawrócili. Szwagier bardziej przyjmował słowo, tak? Ona tak trochę trudno, dlatego że jest taką zagorzałą katoliczką. I tak ciężko jej było przyjąć to. Ale jakoś to trwało. Ale kiedy ukazał się program, mój program w telewizji, kiedy ja mówiłem swoje świadectwo, mówiłem o moim domu, o mojej rodzinie, moja siostra do mnie zadzwoniła i powiedziała, co ty robisz? Możesz mówić o sobie i ten, ale dlaczego mówisz o rodzinie? Dlaczego szargasz imię matki i tak dalej? Ja tak słucham, mówię, o czym ty w ogóle mówisz? Wiesz, że moje świadectwo może pomóc tysiącom ludzi? Ludzie żyją tak, jak ja żyli. Gdzie ty byłaś, kiedy twoja matka była alkoholiczką? Gdzie ty byłaś, kiedy my zostaliśmy tylko z matką? W naszym domu pojawiło się pełno wujków. Gdzie ty byłaś? Gdzie alkohol się lał? Gdzie ty byłaś wtedy? I ty dzisiaj do mnie z pretensjami, kiedy ja ratuję ludzi? Zobacz, Bóg dzisiaj puka do twojego serca, abyś je otworzyła. Jeżeli przez prawdę nie otworzy swojego serca, to kiedy chcesz otworzyć swoje serce? I się wszystko skończyło. I dzisiaj nie mam rodziny. I nie odzywa się znowu do mnie. Rozumiecie? Dlaczego? Za prawdę. Bo usłyszała prawdę. Jak ja mogę wstydzić się Jezusa? Jak ja mogę nie powiedzieć mojej rodzinie? Jak możesz w pracy nie powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem? Wstydzić się swojego świadectwa. Byłem w jednym zborze, słuchajcie. Wychodzi brat z żoną, który jest starszym zboru, i przed całym zborem, akurat usługiwałem na ten temat, przed całym zborem klęka i pokutuje, płacze i woła do Boga, aby Bóg mu wybaczył, że przez 10 lat nikt u niego w pracy nie usłyszał o Jezusie. Nawet ludzie nie wiedzieli, kim on jest. Teraz byliśmy niedawno, słuchajcie, w jednym też zborze. Jedna siostra wyszła i mówi, że ma przyjaciółkę, z którą pracuje, ale ta przyjaciółka nawet nie wie, z kim ona jest. Nie wie w ogóle, kim ona jest. Ta przyjaciółka jej mówi, co się dzieje w kościele katolickim, bo jest katoliczką, a ona jest w kościele zielonoświątkowym i wstydzi się jej powiedzieć o Jezusie, o tym, co się stało w jej życiu. To jest naśladowanie Chrystusa? Moi kochani, naśladowanie Chrystusa polega na tym, że idziemy za Nim, że głosimy wszędzie, nawet drzewom, każdemu stworzeniu. Jak możemy grzech przyklepywać? Jeżeli w naszym domu jest grzech, jest bardzo źle, to jak możemy mówić, jakoś to będzie? Jak możemy się obrażać na to, że ktoś się obrazi na nas? Przecież Pan Jezus powiedział, jeżeli was z powodu morderstwa, innych złych rzeczy, które są na świecie, prześladują, to nie, to jest lipa. Ale z powodu mojego imienia, jak was prześladują, to chwała Bogu. Z powodu mojego imienia. Niech mnie prześladują. Ja mogę wyjść tutaj na ulicę, mogą rzucać we mnie kamieniami. Wiecie, moja siostra może przyjść z karabinem i strzelać do mnie. Ale wiem, że będę cierpiał dla imienia Chrystusa, bo On jest najważniejszy dla mnie. Ja chcę być Jego naśladowcą.
Wczoraj czytałem, słuchajcie, co znaczy słowo fan. Osoba podziwiająca człowieka, grupę ludzi, dzieło sztuki bądź ideę. To jest fan. To jest fan. A człowiek, który nie naśladuje Chrystusa, jest tylko fanem. Bo jak przychodzą problemy, przychodzą kłopoty do życia, to się odwraca. To jest fan. Człowiek, który naśladuje Jezusa, to kiedy przychodzi choroba, ból, cierpienie, prześladowanie, ty idziesz za Chrystusem. To jest naśladowca. Bóg chce, abyśmy byli Jego naśladowcami. Śpiewamy pieśni. Panie, ja chcę Ciebie naśladować. Jak? W jaki sposób chcemy naśladować Chrystusa? Niech ktoś mi powie, w jaki sposób? Ja znam sposób prosty. Miłość. Miłość w sercu. Kiedy masz miłość i idziesz do ludzi, jest to niesamowite. Wiecie, ja nie lubię, jak ludzie przychodzą do mnie i tak mi cukrują, mówią takie różne rzeczy. Ale ty fajny, bracie, tego, w tobie widać Jezusa. Ja nie lubię, jak tak ludzie mówią. Ale wiecie co, ja chcę, żeby ludzie widzieli we mnie Chrystusa. Naprawdę. Ja też się nieraz denerwuję, tak jak Pan Jezus. Naprawdę. I też bym powywracał stoły. Bo mnie denerwuje dużo rzeczy, które się dzieją tam, gdzie nie powinny się dziać. Ale przede wszystkim chcę, aby miłość Chrystusa wypływała z mojego życia, z mojego serca. Słuchajcie, mamy zespół 4B. Niedługo do naszego zespołu dołączy nasza żona. Moja żona. O, ludzie. Dołączy moja żona. I 10 lat moja żona przygotowywała się do służby. 10 lat. Wiecie, co to znaczy? Ile bólu, ile cierpienia, ile krzyku, ile płaczu. A dzisiaj jak ona się raduje, nawet dzisiaj rano jak dzwoniłem, jaka rozradowana, chociaż chora jest, ma anginę, a tak się raduje, tak się cieszy, naprawdę. Się nie może doczekać. I mówi do nas, mówi tak, słuchajcie, proszę, miejcie taką łaskę dla mnie. Ja na początek będę tylko zwijać kable, będę wszystko nosić, to, żeby na początek się uczyć, nie mówić, tylko uczyć się. Ale wiem, że ona już jest gotowa, słuchajcie, naprawdę. 10 lat to trwało, zobaczcie. I teraz sobie wyobraźcie, będę ja i będą 3 kobiety. Myślisz, że jest łatwo? Powiem wam, nie. Jak masz dom i w domu są tylko same kobiety, to wiesz, o czym ja mówię. Jest bardzo ciężko, bardzo trudno. Ja nie mogę, wiecie, krzyczeć. Ja nie mogę się złościć. Chociaż nieraz po prostu nie daję rady. Bo kobiety są delikatne. Trzeba być miłym, cierpliwym. I mówię, Panie, dlaczego akurat dla mnie to spadło? A Bóg mówi, bo ja Cię uczę, synku, pokory. Pokory i miłości Bóg mnie uczy. Naprawdę. I cieszę się, że takie rzeczy się dzieją w moim życiu i chciałbym, słuchajcie, aby w każdym z nas takie rzeczy się działy. Aby każdy mężczyzna na tym miejscu był pokornego, łagodnego serca, aby był wyrozumiały dla swojej żony, dla bliskich, aby przede wszystkim miłością pokazywał Pana Jezusa. Aby miłością pokazywał, słuchajcie, to jest najważniejsze. Bez tego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Co z tego, że będziesz znał całą Biblię, żebyś mówił pięknie, wiecie, będziesz oratorem takim, że głowa boli. Ale jak w twoim sercu nie będzie miłości, cóż z tego? Nic to nie da, słuchajcie. Nawet jak masz miłość, to nawet jak się pogniewasz na kogoś, słuchajcie, za chwilę co przychodzi? Przebaczenie. Idziesz i przebaczasz. Naprawdę. Wiecie, ja wiele razy musiałem klęknąć przed moją żoną i ją przepraszać, choć nie była moja wina. Choć ja nie zawiniłem. Ale ja wiedziałem, że ja muszę to zrobić, dlatego, że ja jestem mężczyzną i ja mam miłość mojej żonie pokazywać. Czym jest miłość? To nie jest łatwe. Wiecie, ja lubię bardzo fragment ze Słowa Bożego, kiedy dwóch niewidomych
wołało do Pana Jezusa, aby ich uzdrowił. I kiedy otworzył Pan Jezus ich oczy, nastąpiła ogromna radość. I wiecie co? Pan Jezus powiedział do nich tak: idźcie i nikomu o tym nie mówcie. Ja myślę, wiecie co? Że chyba trzeba taką metodę teraz obrać. Jak będę teraz gdzieś jeździł, jak jeżdżę, głosił, to każdemu jednemu, co się nawróci, będę mówił: idź i czasami nikomu o tym nie mów. Nie wolno ci o tym mówić. Zachowaj to w tajemnicy. Chyba będę robił tak, bo jeżeli takie słowa podziałały na tych dwóch niewidomych inaczej, to zobaczcie, co oni zrobili. Otworzył ich oczy Jezus i przykazał im surowo, pamiętajcie, nie wolno. Przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni: tak, Panie Jezu, nikomu nie będziemy mówić. Tak, na pewno, dotrzymamy słowa. Oni się zachowali tak jak niewiasty. Oni wyszedłszy, rozsławiali imię Jego po całej okolicy. Zobaczcie. Bo kobiety takie są. Mówisz: wiesz co, coś ci powiem, ale żebyś czasami nikomu nie mówiła. Jasne, zachowam to. Na drugi dzień całe miasto już wie. Rozumiecie? I właśnie o to chodzi. I trzeba tak ludziom mówić, żeby ludzie rozsławiali imię Chrystusa. Żeby Go naśladowali. Kochani, to jest coś wspaniałego, coś pięknego. Podążać za Jezusem.